Zapiekanki makaronowe to świetny pomysł na pyszne, sycące danie. Ta z mięsem mielonym, papryką i beszamelem smakowała nam bardzo. Polecam, bo jest naprawdę pyszna. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na www.talerzpokus.tv. Cebulę kroję w kostkę. Na patelni podgrzewam oliwę i smażę na niej cebulę. Kiedy jest już zeszklona, dodaję mięso mielone. Doprawiam je świeżo mielonym pieprzem, solą, łagodną papryką i oregano. Paprykę, ja wybrałam czerwoną i żółtą, kroję w dużą kostkę. Dodaję na patelnię przykrywam pokrywką i krótko duszę. Następnie dodaję granulowany czosnek, łagodną paprykę, suszoną miętę i sól. Obrane ze skóry pomidory kroję w kostkę. I dodaję na patelnię. W tym czasie makaron gotuję na pół twardo. I przygotowuję sos beszamelowy. Rozpuszczam masło, dodaję mąkę i chwilę przesmażam. Następnie wlewam mleko i mieszam. Dodaję gałkę muszkatałową, biały pieprz i sól. Gotuję na małym ogniu, od czasu do czasu mieszam, do momentu, aż sos zgęstnieje. Na dużych oczkach tarki ucieram żółty ser. Odcedzam makaron. Do naczynia żaroodpornego przekładam połowę makaronu. Na niego kładę połowę mięsa z warzywami. Znowu makaron. I mięso. Zapiekankę polewam sosem beszamelowym, do którego dodałam jeszcze łyżeczkę oregano. Wierzch posypuję startym serem.
Zapiekankę piekę w piekarniku w temperaturze 200 stopni przez około 30 minut, do momentu aż ser się rozpuści i fajnie przypiecze. Zapiekanka jest przepyszna. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam na www.talerzpokus.tv.